Witam Was serdecznie na kanale Moda Eko Kreatywna. To jest kanał o eko ubieraniu się, o super materiałach, bardzo dobrej jakości, o rzeczach z lumpeksu, ale także rzeczach vintage, ale będą również, tak jak dzisiaj, filmiki o dobrym stylu, o tym, jak się ubierać w konkretnych stylach oraz po prostu jak wyrażać siebie w ubraniach, w sztuce. Także zapraszam Was na ciąg dalszy, jeśli Wam się taki temat podoba. Dzisiejszy filmik będzie o old money, czyli inaczej mówiąc o stylu quiet luxury, o którym już filmik robiłam wcześniej i ten filmik możecie sobie obejrzeć, bo jest w playlistach moich. Także zapraszam Was serdecznie, w zeszłym roku bodajże był ten filmik robiony. Jest tam też dużo stylówek i tam wyjaśniam konkretnie i to tak bardziej fachowo, co to jest styl old money. To już nie będę się tak bardzo nad tym rozwodzić, bo dzisiaj będzie troszkę inny temat. Dzisiaj będę nawiązywać do tego, że styl ten stał się teraz bardzo popularny. Byłam jedną z pierwszych osób w polskim internecie, która zrobiła o tym filmik, natomiast teraz jest to istny szał. No i trochę się z tego śmieję, bo wiecie co, żeby ubierać się w stylu old money, to trzeba mieć troszkę wyrobiony gust i pojęcie o modzie, pojęcie o jakości przede wszystkim, bo pojawiło się mnóstwo filmików, stylizacji, shortsów, TikToków i tak dalej, natomiast niewiele z nich ma naprawdę cokolwiek wspólnego ze stylem old money, dlatego taki tytuł po prostu. Naprawdę, niektórzy robią takie filmiki, że masz wrażenie, że sobie robią z nas jaja i po prostu jest to taka karykatura stylu old money. Zaraz Wam pokażę to na przykładach. Naprawdę, może 20% z tych wszystkich materiałów to jest cokolwiek związane ze stylem old money. A dlaczego? Moi drodzy, przygotowywałam się długo do tego filmu, bo już jakieś miesiąc miałam zamiar zrobić ten film, ale potrzebne mi były pewne materiały. Zrobiłam też przez kilka dni stylówki, ubierając się w stylu old money, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce, żeby się nie zrobić z siebie przebierańca po prostu totalnego, a także zrobiłam haul lumpeksowy. Po prostu ostatnio, przez ostatnie tygodnie nastawiłam się też na wyszukiwanie między innymi rzeczy w stylu old money, żeby pokazać Wam jakość i pokazać Wam, co tak naprawdę można by konkretnego nosić, konkretnego kupić w stylu old money. Niektóre z tych rzeczy będą dla Was oczywiście dostępne, ale nie o tym tylko tu jest mowa. Nie będę pokazywać Wam też konkretnych przykładów jakichś karykaturalnych stylizacji old money, bo nie chcę tutaj wyśmiewać innych. Myślę, że po tym filmiku domyślicie się, które z tych będziecie umieli rozróżnić, która z tych stylizacji to tak naprawdę nie jest old money, tylko właśnie taka trochę karykatura. Ale powiem Wam tak ustnie tutaj, że chodzi mi tutaj o takie stylizacje, gdzie jakieś inspiracje ludzie czerpią z tego stylu old money, z takiego powiedzmy typowego wyglądu old money, ale nie przykładając uwagi do jakości tych rzeczy, po prostu robi się właśnie z tego taka karykatura, bo styl old money to przede wszystkim jest jakość, niesamowicie dobra jakość. To mogą być rzeczy vintage, ale muszą być świetnej jakości, natomiast na pewno nie mogą to być sztuczne żakiety w stylu Chanel na przykład, bo to od razu wygląda na tanie, niestety. To się tak tylko może wydawać z daleka na zdjęciu, ale z bliska w życiu rzeczy z niskiej jakości po prostu nie mogą imitować czegoś. One naprawdę muszą być dobrej jakości, żeby to było w tym stylu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że tak, że po prostu dobra jakość, właśnie nawet bez tego napisu Calvin Klein, czy cokolwiek to jest, czy Yves Saint Laurent, się obroni, będzie wyglądać na drogie, na jakościowe właśnie, a marna jakość, chociażby chciała podrobić dobrą, i tak nie będzie tak wyglądać. No i tutaj właśnie jest ten szkopuł, że niestety pojawiają się też stylizacje, które dosłownie karykaturują styl old money, na przykład pan przebrany w jakiś lniany garnitur, w kapeluszach, z jakimiś dodatkami, na które na przykład w dzień powszedni nikt by tak nigdzie nie wyszedł, nawet nad morzem w Saint-Tropez, ani w żadnym innym kurorcie, bo to wygląda po prostu śmiesznie. Tak samo pewne luksusowe dodatki typu biżuteria i jakieś
nieadekwatne do pory dnia rzeczy po prostu nie są w stylu old money. Bo styl old money to jest też przede wszystkim rozsądek. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę wszystkie stylówy, a tymczasem jeszcze tutaj taka krótka pogadanka dla tych, co są zupełnie nowi w temacie. Styl old money to jest po prostu styl, tradycyjny styl ludzi bogatych, z wyższych sfer szczególnie, zwłaszcza już oczywiście dwudziestowieczny, że tak powiem, styl, XXI wiek, no bo te zupełnie stare stroje to już będzie przebieranka, cosplay. Natomiast mówimy o takim w miarę współczesnym stylu i po prostu jest to super dobra jakość. Ludzie bogaci, z pokoleń bogaci, nie, którzy się wzbogacili niedawno, nie mają potrzeby się chwalić swoim bogactwem, nie mają potrzeby epatować markami, natomiast bardzo cenią sobie dobrą jakość, bo dobra jakość przetrwa długo. A wiadomo, jeżeli macie domy i majątki odziedziczone od pokoleń, to przede wszystkim jest to ogromna studnia pieniędzy, w to trzeba inwestować cały czas, w to trzeba utrzymywać w dobrym stanie. Jest to bardzo drogi styl życia, więc osoby, które mają te majątki od pokoleń, czyli właśnie old money, stare pieniądze, nie wydają niepotrzebnie pieniędzy. Kupują oczywiście rzeczy markowe, dobrej jakości, nawet designerskie, ale przede wszystkim jest tutaj nacisk na jakość. Możecie nawet nie znać tych marek i tych firm, które noszą te osoby, a często też noszą ubrania szyte przez krawców z super jakości materiałów. Te ubrania mają wyglądać drogo, ale też mają przetrwać całe lata. To nie są trendy ubrania, czyli to jest jakby zaprzeczenie trendów, to old money, wiecie, dlatego czasami ludzie wstawiają jakieś rzeczy w vintage, byle jakie, i piszą, że old money, to nie jest old money. Old money to jest jakość, dobry styl, owszem, dobre marki, ale głównie, tak jak mówię, jest to nacisk na jakość. Więc słuchajcie, jeśli chcecie się ubierać w stylu old money, to niczego nie naśladujcie, po prostu zwracajcie uwagi, nauczcie się rozróżniać jakość. Materiały takie jak len, skóra, wełna, kaszmir, no to jest oczywiście rodzaj wełny, jedwab, to są materiały piękne, które zawsze się obronią i w takie właśnie materiały zaopatrują się naprawdę ludzie bogaci od pokoleń, czyli old money. Quiet luxury, ten drugi tytuł, sugeruje nam też, że nie jest to ostentacyjne, to nie jest krzykliwe. Słuchajcie, to nie jest coś, co się rzuca pierwsze w oczy. To są często skromne rzeczy, tak jak na przykład ja mam dzisiaj lnianą sukienkę w naprawdę skromnym stylu. Ona nie ma praktycznie żadnych ozdób, ma tutaj wiązanie, ale tutaj naprawdę jakość materiału i skromny, ale elegancki, ponadczasowy krój grają dużą rolę. No więc oprócz jakości właśnie ponadczasowość, czyli często klasyka, ewentualnie tutaj możemy się bawić w dodatkach jakimiś modowymi gierkami, natomiast właśnie klasyka, biżuteria ze szlachetnych metali, złoto, perły, oczywiście drogie kamienie to już tylko na wieczór, nie nosimy tutaj biżuterii z drogich kamieni, że to niby jest old money, bo biżuteria rodowa, absolutnie, dyskretna biżuteria. Ja mam przykładowo mój ukochany pierścionek, pokażę Wam tutaj, z kolekcji jest wiktoriańskiej. To jest właśnie taki pierścionek, właśnie bardzo malutki, ale pięknie wykonany. Jest niewielki, więc można go nosić na co dzień, ale jest też, wygląda też właśnie trochę jak pierścień rodowy. Zegarki na przykład mogą być na skórzanych paskach. Ja tutaj mam taki biżuteryjny zegarek stary, vintage, nakręcany jeszcze na sprężynę, więc jest naprawdę stary, ale działa. Bardzo fajnej marki Baume, to dostałam po cioci, więc jest to rodzinna pamiątka. Jak najbardziej rodzinne pamiątki są mile widziane w stylu old money. Torebki vintage z przepięknej skóry na przykład, buty w stylu vintage. Tu mam też biżuterię po mojej cioci, złoty pierścionek z perłami takimi zawieszonymi. Także też nie przesadzamy właśnie. Quiet, czyli spokojny, cichy, cicha elegancja. Nie mamy torebek z wielkimi logo. Buty, słuchajcie, buty tak samo. Typowe właśnie buty w stylu old money, pokażę Wam za chwilę tutaj przykłady. Mogą to być bardzo jakościowe baleriny, mokasyny są bardzo, bardzo takie stylowe. Ale słuchajcie, pokażę Wam tutaj przebitki, zrobiłam z Vinted przebitki, oczywiście bez żadnych nazw, kont. mokasyny, które nie są w stylu old money. Na pewno nie z tymi wielkimi złotymi klamrami, to jest bardzo niegustowne.
jest to modne i to w innym stylu się może fajnie sprawdzić, ale na pewno takich mokasynów w stylu Old Money nie nosimy, bo to jest zaprzeczenie tego, co powinno być. Pokażę Wam tu przykłady za to, na przykład mokasynów, które są w stylu Old Money. Też zrobiłam takie zdjęcia. Właśnie spokojne, nawet bez tych złotych, srebrnych klamerek. Zwykłe, takie proste, ale naprawdę skóra musi być super jakości. Muszą one wyglądać na drogie, po prostu. Na drogie, ale w dobrym stylu. Mam tutaj parę botków też, które są właśnie bardzo w takim stylu i przymierzę Wam kilka stylizacji, ale na samym początku zobaczcie tutaj jeszcze takie szybkie przebitki z wcześniejszych stylizacji Old Money. Nie pokazuję wszystkich, bo możecie sobie obejrzeć filmik, który jest na końcu w ekranach pokazany. Możecie sobie tam kliknąć na ekran na końcu i będzie poprzedni filmik Old Money, ale na przykład tutaj ze dwie przebiteczki przykładów stylizacji, które robiłam właśnie w stylu Old Money. Zobaczcie teraz stylówki, które zrobiłam, w których się właśnie ubierałam. Stylówki takie przy szafie, przy garderobianym lustrze. W pierwszym dniu mam stylóweczkę, jest po prostu lnianą sukienką. To jest ta sukienka, którą Wam niedawno całkiem pokazywałam z tegorocznych zakupów. Jest ona w bardzo fajnej długości, jest to sukienka maxi, ale nie jest to sukienka do ziemi, bo to nie jest wieczorowa suknia, prawda? Ma fajny wzór, ma właśnie takie klasyczne paseczki na sobie, te paseczki są też typowe, one się kojarzą nam z takim stylem sportowym, luksusowym, czyli na przykład stylem tenisowym, który właśnie się wziął też od elit. Wiadomo, w ogóle jasne stroje, białe stroje dawniej były przeznaczone wyłącznie dla elit, dla ludzi bogatych, bo ludzie ubodzy, tacy normalni zjadacze chleba, nie mogliby sobie pozwolić na pranie co chwilę stroju, po prostu nie mieli na to czasu ani pieniędzy. Natomiast właśnie bogaci ludzie takie stroje do sportu używali i na przykład do tenisa i to się stąd bierze. Dlatego na przykład taka sukienka w bardzo fajnym, schlebiającym, klasycznym kroju w stylu szmizjerki jest jak najbardziej na miejscu. Kapelusz, dobrej jakości kapelusz słonkowy też w lecie wypada. Pamiętajmy tylko, że jak chodzi już o styl Old Money, to kapelusz nosimy tylko za dnia. Po godzinie 19 się nie nosi kapelusza, nawet jeżeli jeszcze jest jasno. Po prostu takie umowne zasady, wiecie, wieczorem się nie nosi kapeluszy. Wieczorem są inne style. Kapelusz słoneczny nosimy za dnia, nawet jeżeli nam pasuje do sukienki. Następny dzień to była stylówka, kiedy byłam z Anią na zakupach, co zobaczycie niedługo już, za kilka dni. Byłyśmy w Nowych Lumpeksach. Ale tymczasem zobaczcie, właśnie ubrałam się w tą bawełniano jedwabną sukienkę midi tym razem, taka właśnie też koszulowa. I tutaj mamy takie klasyczne wzory, dosyć mocne te wzory są, ale one są dość klasycznych stylu i o klasycznych kolorach. Więc to też nie jest jakieś krzykliwe i do takiej już wyrazistej dość sukienki oczywiście nie dobieramy sobie żadnych mocnych, krzykliwych dodatków, tylko te dodatki już będą ustonowane. Granatowa torebka, to jest też taka fajna designerska torebka Picard Vintage i bardzo spokojne, zamszowe baleriny, które się totalnie nie rzucają w oczy. No i też paseczek, prawda? Także naprawdę spokojny strój, wzór jest wyrazisty, no bo przecież wiadomo, że nikt nie ubiera się cały czas w biel, prawda? To był nonsens totalny, ani w beż. Ale właśnie można też się pokusić o jakiś wzór, a nawet kolory. Jak zobaczycie też tutaj, bo kolory też jak najbardziej można nosić. Klasyczne kolory, jak amarant, czerwień też są jak najbardziej dopuszczalne. I to, że pokazuje się wyłącznie białe czy beżowe stylizacje w stylu Old Money, to jest zwykła niewiedza. I no, tak naprawdę po prostu kierowanie się takimi stereotypami, to takimi bardzo nudnymi stereotypami. Ja nie będę się ograniczać do tego, po prostu pokażę Wam, co naprawdę w tym stylu można nosić. Słuchajcie, trzeci dzień to jest dzisiaj, no i dzisiaj jestem w sukience, tak idę do pracy. To jest ta sukienka z nowych zakupów, właśnie to jest mój nowy nabytek, jest bardzo, bardzo wygodna. Sukienka jest w pięknym kolorze beżu, takim szarawym.
Pokażę się Wam oczywiście w stylówce, już z jakąś torebką, z butami, które pasują do tego stylu. Na pewno będzie to jakaś skórzana torebka. I właśnie sandały eleganckie na niewielkim obcasie, żadne wielkie szpile, bo też takie szpilki tak naprawdę bardzo rzadko się nosi w stylu Old Man, chyba na jakąś już super galę lub imprezę. No i do tego mogą być oczywiście te buciki, które ja mam też z ostatnich moich zakupów, po prostu takie zamszowe, wsuwane klapki. I takie klapki też jak najbardziej mogą być na nieformalne okazje. No, to są na razie te stylówy, a tymczasem pokażę Wam tu jeszcze przykłady i od razu te stylówki Wam tam puszczę migawki. Na przykład taka sukienka z H&M inaczej, z jedwabiu, z bawełną, jest też przepiękna, zobaczcie, jest w bardzo spokojnym kolorze, ma ciekawe rękawy, ale jest w klasycznym kroju. Naprawdę jest to sukienka z ogromną klasą zrobiona, piękny materiał. Zobaczcie tam przebitkę z wcześniej. I na przykład do tego żakiet, który wygląda jak lniany. Ten żakiet jest vintage akurat. Jest naprawdę świetny, słuchajcie. Bardzo piękny żakiet to jest. Z wiskozy jest on, ale naprawdę wygląda jak lniany. Taki zestaw monokolorystyczny. W ogóle monochromatyczne zestawienia to też jest dobry pomysł w stylu Old Many. I na przykład z jakimiś skórzanymi dodatkami dobrej jakości. Jak najbardziej się sprawdzi to. Na wieczór na przykład, oj, się tutaj walnęłam, na wieczór proponuję na przykład sukienkę z wiskozowo-jedwabnego weluru, to jest bardzo dobrej marki, Wall, bardzo elegancka, bardzo prosta sukienka, która robi robotę samym materiałem, jest przepiękna, wystarczy do tego złote sandałki albo po prostu eleganckie, czarne, proste szpilki, czy małe szpilki. Też będą pięknie do tego wyglądać. Wystarczy też elegancka welurowa torebka albo torebka biżuteryjna, jakaś taka mała, dyskretna i wyglądamy jak milion dolarów. Naprawdę. To by było na tyle, jak chodzi o te wcześniejsze moje propozycje i te stylówki, które ostatnio właśnie dla Was przygotowywałam, codzienne. A teraz pokażę Wam haul, czyli co kupiłam właśnie celowo do tego filmiku i celowo wybierając rzeczy pod styl Old Man. Zacznę od akcesoriów i od obuwia, bo takie dodatki są bardzo właśnie ważne w stylu Old Many. Musicie, jeśli chcecie się w tym stylu oczywiście ubierać, zwracać uwagę na jakość dodatku, zwłaszcza butów i torebek. Kupiłam właśnie ostatnio na tych zakupach z Anią piękne baleriny, słuchajcie, przepiękne i one wyglądają naprawdę bardzo jakościowo, zobaczcie, Wam pokazuję. One są w takim kolorze jakby purdrowego różu, trochę jakiś włos się mi przyczepił i są praktycznie nówki, zobaczcie, 38 rozmiar. Na mnie troszkę dużo, ale spróbuję do czegoś je tu przymierzyć. Naprawdę świetne na takich kolorowych obcasach, bardzo dobrej jakości skóra, ślicznie wykończone, wygodne, bo też jest to ważne, żeby było to wygodne. Bardzo, bardzo fajne i bardzo stylowe są takie baleriny proste, bez żadnych ozdób, które do wszystkiego Wam będą pasować. I naprawdę uwierzcie mi, że baleriny nigdy nie wychodzą z mody. To, co tam czasami niektórzy jakieś puszczają filmiki, że buty, które wyszły z mody, baleriny są już niemodne. No, nie są na szczycie mody, na szczycie tego top fashion, bo zawsze się to zmienia. Jakieś inne buty, na przykład mokasyny, czy na wysokiej platformie są bardziej modne, ale klasyczne, dobrej jakości baleriny zawsze będą modne. To jest taka klasyka, którą wymyśliła Audrey Hepburn i one naprawdę, uwierzcie mi, nigdy nie będziecie wyglądać niemodnie w nich, tylko pod warunkiem dobrej jakości, a nie jakieś dziadostwo. Także te balerynki, słuchajcie, nowy nabytek, są piękne, przepiękne. Na mnie są o rozmiar za duże niestety, bo w życiu bym ich nie oddała, tak mi się podobają. Kolejne buciki, które tym razem dla siebie kupiłam, rozmiar 37. Są przepiękne też, zobaczcie. To są właśnie takie klasyczne buty w stylu Old Many. Na niskiej podeszwie, bardzo fajnej jakości skóra, jeszcze z tymi dziureczkami, uwielbiam te dziureczki. Mają sprzączki, naprawdę są piękne, bardzo wygodne. Też takie buty można mieć latami, jak są dobrej jakości. Kupiłam sobie właśnie teraz na jesień, więc zobaczcie tam do jakichś spodni, takich klasycznych, w stylówce.
pasującej do tego. Mój nowy nabytek, dobre są na szczęście na mnie, bo długo szukałam tego typu butów fajnej jakości i żeby miały ładny kolor i tak dalej. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tych bucików. Kolejne są bardzo podobne. Powiem Wam, że jeszcze bardziej mi się podobają, mimo że są bez dziurek, ale te już będą do sklepu, bo są rozmiar 39. To jest Badura. Piękne, patrzcie, naprawdę w super stanie. One są nieocieplane, to są takie bardziej na jesień przejściowe takie botki. Patrzcie, jaka piękna skóra. Bardzo fajna jakość. One są bardzo mało zużyte. Także oczywiście takie buty, które nie są nowe, tylko już używane, będą, nie będą w jakichś bardzo wysokich cenach u nas, ale jednak są to naprawdę wysokiej jakości buty. Przepiękne. I to jest właśnie typowy bucik, taki w stylu Old Money. Dobra, skóra, fajny styl, proste. Nie rzucające się jakoś bardzo w oczy, ale naprawdę super, super jakość. Tak, idziemy dalej. Słuchajcie, to teraz może przejdę do... A, nie, jeszcze mamy jedną taką dużą rzecz, mianowicie lniany płaszcz. I ten płaszcz jest w rozmiarze 40, jest za duży na mnie. Jest przepiękny, słuchajcie, zobaczcie. I właśnie taki lniany płaszcz można na siebie założyć. Zobaczycie go zaraz w stylówce. W stylu Old Money. To jest taki trench z lnu. Jest to już trochę taki twist, powiedzmy, ten Old Money z twistem lekkim, no bo typowo z lnu się nie robi raczej płaszczy, ale można to alternatywnie nosić sobie, jak jest trochę chłodniej, do żakietu. Jak ktoś lubi trencze, w ogóle trencze są zawsze stylowe. On ma takie wiązania tutaj na mankietach, ma pasek, no i jest taki właśnie bardzo, bardzo klasyczny. Tu też dlatego to pokazuję. No i to jest 100% len, naprawdę piękny. Słuchajcie, to jest vintage H&M. Dawniej H&M naprawdę robił super rzeczy. Bardzo fajnie uszyte. Już Wam powiem, 100% len, dokładnie. Oprzycia te są sztuczne, ale sam płaszcz jest ze 100% lnu. Piękna rzecz. Mniej więcej tak będzie dobry na rozmiary 38-40. Na mnie jest bardzo oversize'owy. No, także... Super rzecz, jak najbardziej możecie w stylu Old Money taki lniany płaszcz nosić. Bardzo się z niego cieszę, bo teraz już wchodzą takie, będzie taka zimniejsza pora roku, więc jak najbardziej takie rzeczy cieszą w sklepie. Piękny żakiet, przepiękny. I to jest właśnie Marie Philippe, rozmiar 44, zobaczcie. Piękny, klasyczny żakiet, ale nie jest jakiś bardzo retro czy bardzo vintage, po prostu bardzo fajny, klasyczny, super jakość. Zobaczcie, jaki materiał ma. Piękny. Już Wam powiem skład, bo tu jest oczywiście skład. 100% len. Kremowy kolor z beżowymi obszyciami. Zobaczcie, jak jest uszyty. No niesamowicie uszyty jest. To jest LKXL, na pewno. Ma wszystkie guziki. On jest naprawdę, słuchajcie, nowy. Niektórzy mówią, że mamy wysokie ceny, ale to jest totalna bzdura. Słuchajcie, za takie rzeczy kosztują naprawdę dużo, dużo stóweczek, jak chcecie kupić nowe. A to jest nóweczka żakiet. Patrzcie, w jakim idealnym stanie. Tu on nie jest nic przybrudzony, nic tu się nie dzieje. Piękny żakiet naprawdę i no taki żakiet na przykład do kremowych spodni albo do takiej sukienki w stylu jak ja mam. Ja mogę Wam tak tylko poglądowo go założyć, bo on jest dużo za duży na mnie. Mimo, że się trochę mnie, to jest jak najbardziej do zaakceptowania w lnianych rzeczach, jest jednym z najbardziej kochanych właśnie przez wyższe sfery materiałów. Jest bardzo classy, bardzo gustowny. No widzicie, że to jest dużo za duże na mnie, no ale też widać, że jest to rzecz przepięknej jakości. Naprawdę najwyższa jakość moim zdaniem wykonania, detale i tak dalej. Teraz przejdziemy w takim razie do spodni i bluzek, bo jeszcze mam sukienkę. Pokażę Wam najpierw sukienkę, bo jest tylko jedna. Sukienka, przykład sukienki właśnie w stylu Old Money. Oprócz takich klasycznych krojów linii A, jakie już dzisiaj widzieliście, to tutaj mamy sukienkę troszkę węższą, taką ze skosu szytą, z jedwabiu. Patrzcie, jaka piękna sukienka w takim stonowanym kolorze, jeszcze z takim delikatnym wiązaniem. Tutaj sukienka marki Amaranto i ona jest w rozmiarze około 40, ponieważ to tak wygląda jak kiszka, bo wiecie, te sukienki ze skosu wyglądają na wieszaku wąsko, natomiast ona jest na mnie o tyle za duża, że nie ma sensu jej nawet mierzyć. To jest na dość duży biust i raczej na MKL-kę,
bo u mnie to totalnie zwisa. Ta sukienka, tak jak na tym wieszaku, wygląda nieciekawie, dlatego już Wam nie mierzę nawet jej, ale no jest to przykład takiej sukienki, którą można by włożyć do delikatnych bucików na obcasie i na przykład do takiego żakietu, bo no ten żakiet może będzie troszkę większym rozmiarze niż ta sukienka akurat, ale żakietu w tym stylu. Jasnej marynarki na przykład, albo pięknego kaszmirowego kardiganika. Także byłoby to naprawdę bardzo, bardzo stylowe. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz będą właśnie bluzki i spodnie. Tu mam prześliczną bluzkę, która jednak ma tutaj drobną wadę na plecach, ma takie rozciągnięcie. O, takie mikrowada to jest. To jest bawełna z jedwabiem, znowu to jest vintage H&M. Słuchajcie, naprawdę mieli przepiękne rzeczy. Ślicznie uszyta bluzka, naprawdę bardzo mi się podoba. Z guziczkami z masy perłowej, z takim krytym panelem z przodu, zobaczcie. I przymierzę Wam ją do czegoś oczywiście, do czegoś pasującego. No i taka bluzka naprawdę jest też niesamowicie stylowa. Ten kołnierzyk w ogóle nawiązuje do takich uczennic z dawnych lat. Jest prześliczna. Patrzcie, jakie ma tutaj wykończenia też ta bluzka. No, no, materiał jest bardzo wysokiej jakości, więc naprawdę można by wystylizować ją do czegoś niesamowicie. Spróbuję to dla Was zrobić. Zwróćcie uwagę też na detale. Do takiej bluzki można by też oczywiście dobrać sobie jakąś broszkę, na przykład o, taka broszka w stylu kamei byłaby super do takiej bluzeczki. Broszki i szczególnie właśnie kamee są takimi typowymi rodowymi przedmiotami, więc są jak najbardziej mile widziane. Można sobie nawet do torebki przypiąć taką broszkę, żeby nawiązać do stylu. Kolejna rzecz. Tutaj mamy właśnie taką klisze bluzkę, czyli bluzka w proszki biało-niebieskie, biało-granatowe w zasadzie, ale w tym przypadku wybrałam bardzo fajną z bawełny bluzkę marki Reserved. Zobaczcie, ma bardzo fajny też taki emblemat, który też nawiązuje do tych takich właśnie rodowych haftów. To jest dobrej jakości rzecz, nie jest to rzecz droga, ale już jak już chcemy podążać tym tropem biało-granatowym w te paseczki typowym, to jak najbardziej takie coś. W dodatku jest to wody, więc nie będzie nam wychodziło ze spodni czy ze spódnicy, będzie się zawsze ładnie układać, elegancko będzie wyglądać, także też bardzo, bardzo fajna rzecz, słuchajcie, w ogóle w moim rozmiarze. Ja nie do końca się ubieram w takim stylu, więc raczej sobie nie zostawię tej bluzki, ale może. W każdym razie, moim zdaniem, do właśnie białych, które tutaj mam, spodni jakościowych, takich półsportowych też będzie świetnie wyglądać. Mogłaby być do ołówkowej spódnicy, ale ja takich nie noszę i nie mam. Tu mam spodnie białe, typowe właśnie takie dla stylu old money. Grube, z porządnego materiału bawełnianego. Zobaczcie, jakie to jest grube. To są spodnie z Zary, ale naprawdę są porządne. Czasem Zara ma naprawdę fajne rzeczy i też ma sporo rzeczy w stylu właśnie old money. Rozmiar 38 są na mnie trochę za duże, ale tu będzie do tego pasek. I to będzie właśnie taka sportowa elegancja, można powiedzieć takie półsportowe, też biurowy strój. Bardzo fajne spodnie, słuchajcie. Ekstras, bardzo grube, nieprzezroczyste. To tak, to kolejna stylówka była, a teraz pokażę Wam stylówę z takimi spodniami, które są też troszkę za duże na mnie, ale jeszcze w granicach normy. To są akurat szerokie spodnie, takie trochę w formie palazzo. Szwedy i z lnu. Bardzo ładny kolor beżowy i też będą się pięknie prezentowały do stylu safari, do koszuli w spód włożonej. Naprawdę super, super rzecz. I to takiej zwykłej firmy, NLY Trend. NLY Trend. Rozmiar 36, trochę duże na mnie, ale takie większe 36. Ale też ciekawe, fajne. Spodnie też jak najbardziej się wpisują w ten trend. Pokażę Wam jeszcze tutaj dwie bluzki. Przepiękną bluzkę, która jest niestety też za duża na mnie. Ralph Lauren z jedwabiu. Niby to jest SK, ale taka SKM-ka. Trochę mam chyba za mały biust do tej bluzki. Patrzcie, jaki piękny jedwab. No, ta bluzeczka będzie na pewno do sklepu. Jeszcze ma takie drapowanie z boku. Ona jest taka wiązana. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Można to włożyć na wierzch jakiejś spódnicy właśnie ołówkowej albo takiej
takiej długiej spódnicy będzie to też super wyglądać, albo na wierzch jeansów nawet, takich klasycznych jeansów. Bo słuchajcie, też nie jest tak, że w stylu old money nie nosimy jeansów. Tak naprawdę to wszystko można nosić, zależnie od okazji. Ludzie, którzy od pokoleń ubierają się w takim stylu, nie są nierozsądni, nie chodzą wszędzie w garniturach, lnianych sukienkach i tak dalej. Jak idą na wycieczkę, to ubierają strój sportowy, też dobrej jakości, ale sportowy. Więc jak najbardziej jeansy można wystylizować w stylu old money, tylko trzeba jakościowe dodatki pozostałe, na przykład fajną marynarkę, na przykład jakąś lnianą koszulę do tego, może być też oczywiście prążkowany t-shirt, ale pamiętając, że to wszystko musi być wysokiej jakości. Na przykład taka koszula do wąskich jeansów, tutaj mamy koszulę z Zary Basic, bardzo fajną i ona jest w 100% z rami, słuchajcie. Przepiękna koszula do wąskich jeansów, do spodenek lnianych, no byłoby po prostu piękną stylową, zobaczcie jak super wykonana koszula. To są wszystko zakupy, które robiłam celowo do tego stylu, więc naprawdę możecie znaleźć mnóstwo rzeczy w lumpeksach, które są w stylu old money. Jak się Wam nie chce szukać, to przyjdźcie do mnie, mogę Wam nawet zrobić całą stylówę w stylu old money. Jeżeli ktoś potrzebuje się wystylizować, to jak najbardziej też moje usługi są możliwe. Sprzątanie szafy, kompletowanie nowej garderoby, dogadamy się, jakby co. Ale w każdym razie piękna, piękna koszula z lnu. I słuchajcie, jeszcze mam jedną bluzkę, która jest właśnie w innym kolorze, jest w kolorze pudrowego różu. Jest cudowna po prostu. Kocham tą bluzkę. Przymierzę Wam też ją do spodni. Jest przepiękna. I to jest też bardzo fajny materiał, bo bodajże to jest wiskoza. To jest strasznie sprana metka jest, ale zakładam, że to jest wiskoza lub bawełna taka żorżetowa. Świetna bluzka z takimi rękawami średnimi, szerszymi. Uwielbiam te kolory. Ten kolor jest cudowny po prostu. I można do wielu rzeczy taką bluzkę wystylizować. Ona ma tutaj taką mikrodziurkę z tyłu, ale ja się w ogóle dla siebie, to ja się w ogóle tym nie przejmuję. Do sklepu bym może jej nie dała, ale jak chodzi o mnie, o moje stylizacje, to jak najbardziej. Przepiękny kolor. Wystarczy do tego właśnie na przykład takie w takim podobnym kolorze balerinki, jakąś spódnicę midi albo nawet maxi, albo spodnie jakiekolwiek, nawet jeansy i też byłoby super. Ewentualnie na małym obcasiku skórzane buciki jakościowe też pięknie będą wyglądać, fajna torebka czy plecaczek i jesteśmy ubrani naprawdę bardzo stylowo i w nowych trendach, bo teraz styl quiet luxury króluje wręcz, można powiedzieć. No słuchajcie, chyba to już wszystko, co miałam do pokazania. Jak najbardziej. Jeżeli macie jakieś pytanie, chcielibyście jakieś inne jeszcze stylówki w stylu old man, na przykład na jesień, na zimę, jak najbardziej też są możliwe. Mam też dużo rzeczy w takim stylu i będę mogła Wam to pokazać. Więc jeżeli chcecie, to po prostu piszcie, czy chcecie taki jeszcze filmik w kolejnym sezonie i jak się Wam to wszystko podoba i co o tym sądzicie. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmy na właśnie haul z Anią z nowego lumpeksu i na moją kolekcję. Ten filmik już powstaje, tylko no niestety jest to bardzo pracochłonne, więc musicie się uzbroić w cierpliwość. Cześć kochani! Live long and prosper.